Zapraszam na film www.domza150000.pl. Mamy dzisiaj wtorek, poranek, paręnaście minut po godzinie 7 startuje. Chłopaki są już na budowie, ostatnio kawulec jeździ swoim na budowę, bo musi w trakcie dnia wyskoczyć na chwilę, zawsze codziennie na 20 minut. Tak więc tak postanowił właściwie sam, jego decyzja, że będzie mu wygodniej zdecydowanie swoim autem ciach ciach i z powrotem do roboty. No póki nie pada na razie, to chłopaki na dach dalej kontynuują. Jak będzie padało lipomal na działówki, mamy w zanadrzu plan, ale na razie nie chciałbym wychodzić przed szereg i krakać, co będziemy robić, jak za dwa tygodnie będziemy mieli po robotach, na dobrą sprawę. Plan jest na tą chwilę taki, że zaraz po świętach wielkanocnych startujemy w delegację. My się na dachu już narobili. Chłopaki wskakują na działówki. Okazuje się, chyba, bo czytałem chwilę teraz komentarze ze świeżego filmu, że to chyba jednak Leon mi wysłał ten film, ale to nie jest Leon, tylko Rafał ma na imię. Ale zobaczymy, no jeżeli to się potwierdzi, generalnie plan jest taki, żeby się zaraz z nim skontaktować. Nie wiem jeszcze jak, ale zaraz coś wymyślę i jak się uda skołować numer, to zadzwonimy i podziękuję osobiście i będę miał pierwszy raz wielką przyjemność z Leonem pogadać po prostu, bo naprawdę jego filmy z miłą chęcią zawsze obejrzę. Dla mnie sposób, w jaki to robi, czyli mówi, jest bardzo przygotowany do tego, co robi, czyli jak już opowiada podsumowanie filmu albo w ogóle jego narrację, wie, co robi chłopak, dlatego bardzo mi zaimponował jakiś czas temu i co jakiś czas, teraz jest ku temu doskonała okazja, żeby chłopaka polecić, bo naprawdę robi to z sensem. Kanał na YouTubie Wyprawy Leona, naprawdę namawiam, ja go oglądam, tego chłopaka, i z całą pewnością będę go oglądał, a jak będzie okazja pogadać, to na pewno ją zarejestruję, tą rozmowę, i zapytam Leona, czy mogę ją upublicznić. Dobra, jestem i zabieramy się za szatana. Z doskoku, dzisiaj będzie znowu mieszany materiał, ale takie materiały są, uważam, najciekawsze, nie są monotonne. Ale nie uważam, wiem, że są najciekawsze, bo to są wasze słowa oczywiście. 16 stopni, ale wam powiem, mam numer do Leona. Zaraz zadzwonimy do Leona. Przy okazji, gdzie on jest? Tu jest. Cyk. Zadzwonimy. Głośny. Nie wiem, gdzie powiesimy. Gdzieś powiesimy, żeby łatwo było zerknąć. Pewnie tu. A jeszcze nie wiem właściwie. Radio 90. 98 coś chyba jest targa. Nie, to jakieś Maryja. Leon pewnie gdzieś w sztolni siedzi i zasięgu nie ma. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. Poczekamy, aż oddzwoni. Albo jak nie, to zadzwonimy później. Dobra. Mała jeszcze reorganizacja. Tu mi nic nie będzie potrzebne teraz, a z tym mogę sobie w dowolnym momencie, w dowolne miejsce podjechać, jak zresztą widać. Halo? Cześć Leon. Cześć. Słuchaj, akurat film nagrywam i będziesz w tym. Może być zarejestrowane? Nie ma problemu. Dobra. No, to wiem, że już nie jesteś Leon, tak? To znaczy, wiesz co, zawsze przedstawiałem się jako Leon i wszyscy tak naprawdę wiedzą, że jestem Leon. Tylko na mnie też niektórzy nauczyciele mówili Leon, aczkolwiek tak naprawdę mam na imię Rafał, ale on jest po prostu ksywką, nie? Ale zawsze jest takie wow, takie zdziwienie, no. Kiedy mówię, nie wiem, przedstawiam się Rafał, a wszyscy myślą, że mam na imię Leon. To widziałeś na filmie wczoraj moją reakcję prawdziwą, nie? Tak, czytałem, widziałeś?
miałeś tylną stronę kalendarza? No właśnie nie, wiesz, a mogę, co tam, będzie coś dane twoje osobowe? Nie, nie będzie danych, aczkolwiek może nie pokazuj do końca, bo tam jest... To dobra, przeczytam i wypikseluję. Okej, okay. Tam najważniejszy zdolny fragment, żeby go nie pokazywać, to jest na razie... Tego nikomu o tym nie mów. To wypikam też, spokojnie. Dla Łukasza Budowlańca od autora projektu Wyprawy Leona. Pozdrowienia, Rafał. Tak, mam na imię Rafał. No to już wiem. A jakbyś u nas coś w okolicy, jakąś eksplorację robił, dawaj znaka. Nie mam problemu. Myślę, że będę się z tobą wtedy kontaktował. No i my chętnie weźmiemy w tym udział. Widziałem, że tam pojawił się też temat Czarnobyla, nie? No, kawał. Mi męczy. Wiesz, ja serio... W 2014 no. I na serial, gdybyś się wybierał, jest, polecam ci Krystiana Machnika z Napromieniowanych. Mm-hmm. Wejdź sobie na stronę napromieniowani.pl, mm-hmm. Strona chyba działa, jeżeli nie to na Facebooku. I on organizuje fajne wycieczki, takie naprawdę fajne, ekstremalne, na ile jest to możliwe oczywiście prawnie. A druga sprawa, widziałem, że ostatnio mieli nawet ofertę wejścia pod sarkofag, pod tą nową arkę, nie? No, no. Swoją drogą budowało wielu polskich budowlańców, ponieważ potrzebowali fachowców. A polskich fachowców akurat mieliśmy dobrych i ludzie po prostu, alpiniści budowlani, tą arkę też tam stawiali. Dużo Polaków było. Aha. Dobrze ale wiedzieć. Naprawdę planował sobie wyjazd na serio, to jest oczywiście legalne, bezpiecznie i tak dalej, to polecam się wybrać. Czarnobyl, prepeś tam te okolice. Kawa mnie męczy trochę, wiesz, myślę, że bardzo realne, że pojedziemy tam. Ja polecam, mówię, byłem w 2014, podobało mi się jak najbardziej, coś nietypowego. No dobra. Od kopalni. No, ty to tam wiesz, ty pod ziemią, my nad ziemią, nie? Tak, ja też. No, tylko żeś tam, wiesz, zawsze wyszedł z tej podziemi. Film. No ale a jak, skąd ten film się weźmie, jak cię zasypie? Kto go wydobędzie? Ja nie wiem. No. Ale wyciągnie. Chyba, że ekspedycja wydobywcza będzie Leona i wtedy film wrzucą. Tak, wtedy przyjedziesz z koparką. No ale to ja wolałbym przyjechać kopać coś normalnego, a nie trupa. Nie no, spoko, gratuluję. Ja też. Nie no, zresztą sami pewnie widziałeś, gdzieś to bezpieczeństwo inwestujemy. Widzę, no. Pieniądze, czujniki, to wszystko, więc zawsze gdzieś wchodzimy, to tak naprawdę mamy pewność, że z tego obiektu wyjdziemy, nie? To nie jest nic tak głupa robione, pomimo, że czasami to wygląda trochę jak jakaś taka puszerka, gdzieś się tam pchamy, ale mamy tą świadomość, nie wiem, stabilności tego gruntu, po którym się poruszamy, wiemy, czy tam coś odpadło, nie wiem, analizujemy zdjęcia innych grup, jeżeli ktoś tam wcześniej już wchodził, możemy sobie porównać, czy coś się wali, czy się nie wali, czy są spękania. Także wbrew pozorom staramy się to bezpieczeństwo zachować, nie? To oczywiście i tak jest złamanie wszelkich możliwych zasad BHP i tak dalej, ale robimy to jakby z pełną świadomością i mówię, w sprzęt też inwestujemy, żeby to było w miarę bezpieczne, nie? No i prawidłowo. A powiedz, jest ten złoty pociąg, czy go nie ma? Nie ma. Nie ma, nie? Ściema. Nie ma, nie było ogólnie żadnych przesłanek, że ten pociąg jest, tak jakby takich namacalnych, nie? Każdy gdzieś tam jakieś przesłanki takie ustne były, ale nie było żadnego papierka. No podjęli próbę tam w obrzuchu kopania, nie? Tak, no widziałem. No i fajnie, wiesz, bo to jakby nam nic do tego, to są ich pieniądze, to jest ich kopanie, nie? Ja tam po prostu stałem z boku to wszystko sfilmować, coś się w tym terenie działo. Ale to jest takie trochę mało logiczne, nie? Żeby ten pociąg tam był. Ogólnie jeżeli chodzi o tą bocznicę, to bocznica jest niby zaznaczona na mapach wojskowych, że faktycznie tam istniała. Gdyby był tunel, to ja już byłbym zadowolony. No na pociąg nie liczę na cokolwiek, żeby na tym pociągu było, ale gdyby sam tunel istniał, to już by było coś. No jasne. Uważam, że wiesz, bo tak pojawił się temat złotego pociągu, a w Kamiennej Górze pojawił się temat złotych ciężarówek. No ja wychodzę z założenia, że gdyby Niemcy tak wszystko pisali pod ziemią, to ja się nie dziwię, że oni wojnę przegrali, nie? No. Nie, ja akurat z historią, o historii z tobą nie porozmawiam, bo miałem dwóję naciąganą. Nie no, spoko, tylko nie, śmieję się, nie, że gdyby tak za każdym razem wszystko chowali pod tą ziemią, to dobra i tak dalej, to trochę bez sensu było. Niemcy wiedzieli, jak to będzie wszystko wyglądało, że w pierwszej fazie jakby zostaną zbombardowane linie kolejowe, czyli linie zaopatrzenia, jedzenie, amunicja i tak dalej, więc było wiadomo, że jeżeli chcesz ewakuować, to raczej nie pociągiem, bo linia kolejowa to jest bardzo łatwe cele, przeleci jeden bombowiec, który rozwali i dziękuję, do widzenia. No, po rybach.
No, dlatego myślę, że tego pociągu tam nie ma. Wiesz co, uważam tak osobiście, 37 lat żyję na tym świecie, parę rzeczy widziałem, ale uważam osobiście, że kiedyś będziesz bardzo znaną osobistością w Polsce w tej dziedzinie, wiesz? W tym, co robisz. Dziękuję. No ale poważnie ci mówię, bo sposób, w jaki mówisz, w jaki to przedstawiasz, naprawdę, wiesz, tak trochę czarujesz, w sensie, że można siedzieć, słuchać. Uważam osobiście, że daleko w tej dziedzinie dojdziesz i mam nadzieję, że ludzie ci w tym pomogą i jak będzie potrzeba jakaś na miarę możliwości, chętnie też bym wziął w tym udział, żebyś gdzieś wysoko zaszedł w tym wszystkim. Dzięki wielkie, Łukasz, bardzo. Nie ma za co, to tylko wiesz. Co mogę, to jak będziesz coś potrzebował, to śmiało wal do mnie na miarę moich możliwości, jakichś tam kontaktów. Coś zawsze postaram się skołować, załatwić, pomóc. Okay, a wszystkie nielegalne wykopki na partyzanta bez BHP, to od razu dzwoń nawet o 24 w nocy do mnie, bezpośrednio. Okej, okay. W porządku. A z wykrywką nie latasz, nie? Ja nie latam, w koledzy latali. No wiesz co, tu jest, ale w żadne bagna, w takie rzeczy też się nie bawisz, jakieś magnesy neodymowe, nie? Znaczy, powiem ci tak, że gdyby była taka okazja, a ja też kiedyś chciałem tam gdzieś właśnie wyskoczyć z kolegami, albo właśnie magnesy neodymowe, to takie tematy też mnie interesują, to właśnie mówienie w tych różnych bagnach i tak dalej. Wiesz co? Aczkolwiek, mówiąc szczerze, nigdy nie miałem okazji się wybrać, tym bardziej, że z uwagi na to, że nam się pozmieniały przepisy trochę, nie? No właśnie. Tak bardzo konkretnie, to jest nagonka, przykładowo u nas w Obrzychu. Chyba nieoficjalnie, z tego co wiem, jest taka grupa chyba, która zajmuje się ściganiem takich ludzi, nie? Robią nagonki, czyli dostają cynka, no. Takie osoby po prostu jakby śledzą, gdzie oni sobie tam jeżdżą, gdzie kopią, później na chatę ci wpadają z pozwolenia, wszystko przeszukują, nie? No tak, takich nie brakuje, nie brakuje w naszym kraju takich grup. Właśnie, wieś, to nie jest tylko tak, że po czasie policjanci też łazili z wykrywkami, ktoś cię tam gdzieś zobaczył, ręką machnął, pojechał. Tak, tak. A teraz oni mają to wliczane też do tych swoich statystyk. I ponoć jest taka nieoficjalna grupa, to nie jest żadna informacja potwierdzona, ale ci ludzie skupiają się na osobach, które chodzą z wykrywką, więc z uwagi na to, że to jest teraz przestępstwo, tak, ktoś to było, no to jest już ścigane z urzędu i problem jest, nie? Wiesz co, tutaj niedaleko nas jest fajna miejscowa, potwierdzona, zresztą ja z neodymowym magnesem zaliczyłem krótką historię, roczną, sezonową właściwie. Powiem ci, jest duże na polu takie bagno staw, ale mam zgodę właściciela pola, że mogę wjechać tam koparką i spuścić tą wodę, jak będę miał ochotę, a jest opcja, żeby tą wodę spuścić, wystarczy gdzieś ze 40 metrów wykopać rowu, ale to już by musiał przetrzepać ktoś, kto wie jak. No, ten nasze teren, jakby nie patrzeć, nie wybuchy, pociski, bardzo często amunicja ładowana była do stawów, do starych bagien. Tak. Ja tu mieszkam na takich terenach, gdzie mam niedaleko Kamienną Górę, tak zwany Ruski Las, 10 km ode mnie. I z całego Dolnego Śląska tam były zwożone niewybuchy. I to wszystko miało zostać zdetonowane, tylko zostało tak w nieudolny sposób zdetonowane, że większość ładunków poleciała po prostu w las, nie? Porozrzucało? Leży pod ziemią. Ona nie wybuchła, tylko porozrzucało to wszystko. I co roku do Kamiennej Góry przyjeżdża patrol saperski, do metra, do dwóch metrów ziemię trzepią w całym lesie, a las jest dosyć spory. I w tonach to co roku wywożą, nie? A to nie są w stanie raz tego zrobić porządnie? Nie, to jest za duży teren. Aha. To jest za duży teren. Oni nawet jak mają umowę podpisaną, bo to oczywiście umowa musi być. Jesteś? Się rozłączyło. Chyba się Leonowi kart doładowanie skończyło. Ja do niego, on do mnie pewnie w tej chwili nastąpi taka sytuacja, tak jak to w życiu następuje. O, tylko ci skończę, bo chyba mnie rozłączyło. Słyszysz mnie, Łukasz? Tak. Oni mają umowę do kopania do metra głębokości, a nieraz tak od siebie, że tak powiem, przekupują las na 1,5 metra i trochę więcej od siebie, bo mają świadomość, ile tego tam jest, nie? Także trzeba uważać z tym kopaniem, też z wyciąganiem, bo można różne dziwne rzeczy wyciągnąć. No, dobra, słuchaj, co, mogę rozmowę puścić? To z kalendarza zapikseluję i treść też wypikam, co tam było napisane. No, bo tam spokojnie. Okej, okay. Spoko, to dzięki za info, numer co zapisz? Dobra. Ja też zapisuję i dzięki za kontakt, trzymaj się. Spoko.
I powodzenia w swoich wojażach. Na razie, hej. Dzięki wielkie, cześć. No. To część oficjalną mamy załatwioną. Teraz by się przydało popracować. Jak to się spuszcza? Tak. Co, lecimy po kolei, nie? Przód mamy... Teraz grube graty z tyłu wyrzucimy. Muszę sobie zrobić miejsce na nie. Miejsce na nie będzie tutaj. Aha, dzisiaj jadę na Gorzów, za niedługo zresztą. Dzisiaj będzie dzień taki, a nie inny. Ale lecę dzisiaj zaraz na Gorzów. I przy okazji, jak będę... Chcę zajechać o normalnej godzinie, tablicę chcę kupić dużą. Taką jak są w szkołach tablice, żeby markerem, ale nie taką jak mam w kontenerze, dużą. Większą, żeby ją umieścić na przykład tam i będziemy tam zapisywali różne sprawy związane z naszym kanałem, na dobrą sprawę, bo to tak trzeba powiedzieć, bo tutaj jest tyle rzeczy do zrobienia, że głowa mała. Gdzie jest zakrętarkę chyba ostatnio znalazłem? Przyniosłem czy nie? Tu? Chyba tu. Naprawdę, to co mówiłem do Leona, uważam, że tak będzie, że on kiedyś będzie mi znanym. A gdzie ja przepieprzyłem ten klucz już na starcie, czyli nawyki, trzeba łapać nawyki, ja będę o tym mówił, zwracajcie mi też na to uwagę. To jest element, który sam dorabiałem, bo przed tym nie ma się co dziwić, że ten oryginalny, który był tutaj z jakiegoś duraluminium czy też z aluminium, uległ za każdym razem uszkodzeniu. No jak rama popękana, ale tam był problem z dostępem, żeby przytrzymać z drugiej strony. No generalnie rzecz biorąc to jest 17. Jak ja to zrobiłem wtedy? Powiedzcie mi lepiej. Pamiętam, że się było kombinacje. Teraz tam jest syfu jeszcze dodatkowo pełno. Chyba, że ktoś mnie ogląda z widzów. Pracuję w patrolu saperskim tutaj z okolic, to chętnie bym takim osobom pokazał te miejscówki, żeby je wyczyścić. To też to poprzerabiam, jak będę miał okazję do tego dostęp mieć, to to poprzerabiam, a z drugiej strony włożę śruby, pyknę je tylko migomatem z tamtej strony, żeby tu mi wystawały gwinty na zewnątrz, żeby to w razie W szybko zdemontować. Jednak to był zły pomysł, żeby to w tej chwili obniżyć. Chciałbym dzisiaj mieć silnik wybebeszony. Powiem wam, nie zaglądałem jeszcze nigdy ja osobiście do paska. Jestem ciekawy, co tam się będzie działo z nim.
Rozkręcę i wracam. Tu na pewno trzeba będzie poprawić gwinty, bo tu są gwinty w środku. Tu już była sytuacja taka, że musiałem obcinać śrubę, dorabiać, ale tu się trzyma. Tu trzeba będzie poprawić gwinty na większe. Lecimy dalej. To jest sterowanie, to są przekaźniki do wyciągarki. Ktoś pisał, żebym wyciągarkę zrobił przegląd. Wyciągarka jest akurat nowa, przeze mnie już kupywana, bo ta oryginalna nie wytrzymała mojej przygody w Czernikowie za jeziorem. To będę chciał też, mimo że to jest tak montowane oryginalnie w tym miejscu było, to chciałbym to zabezpieczyć w jakiejś wodoodpornej puszeczce i chyba nawet jest miejsce, żeby to schować. Chciałem parę zdjęć porobić, bo to było już montowane przeze mnie. Odrobinę się różniło od oryginału, ale generalnie bardzo podobna sytuacja. To jest ten moment, który powinien nastąpić dużo wcześniej. O Jezu, co ja się nawalczyłem tutaj z tym wtedy kładem w krzakach. Mógłbym wam tego nie pokazywać, ale to akurat było. Wszystko staram się pokazywać, co ciekawe, no. Nie zawsze się udaje. Też sobie to wszystko poprzerabiam tutaj przy okazji. Pamiętam, jak go niosłem, co ja się z tego najcięższy, to ja w życiu niosłem chyba. Musiałem go wyciągnąć właśnie w ten sposób, też do góry wtedy. O Jezu, co ja się tam wtedy namocował. To moje. Nówka, akumulator. Zresztą chyba nawet z wami byłem go kupić. To tak jak tu mam od spodu dojście teraz, że mogę go podważyć, bo jest ciężki po prostu. I wytargać do góry, to wtedy nie miałem tego podejścia i musiałem go tu za to złapać i wyciągnąć do góry. Co to jest? Tak, ale to jest, kurczę, nieistniejące. Aha, będę robił indywidualną rejestrację do niego. I tu zróbmy coś razem. Tak, idzie. I myślę, że byłoby dobrym pomysłem, żebyśmy wspólnie zadecydowali, jaka będzie. Jak już będzie tablica, będziemy wpisywali i zobaczymy, ile głosów na jaką padnie w międzyczasie. I na koniec pójdę i taką zamówię. Oczywiście są obostrzenia. Wiadomo, pierw musi taka nie istnieć. To jest jedna sprawa. Ale spróbujemy. 5 znaków mamy. 5 liter. Szefu myślałem, żeby zrobić. Moja propozycja to z szefu. Trzeba byłoby zobaczyć, czy nie istnieje. Ale to z tego, co wiem, to oni wysyłają zapytanie i dopiero dostają odpowiedź, czy taka jest, czy takiej nie ma. Tu są nity. Chyba. Tak. To jest zanitowane. A gdzie ja mam teraz aku? Aku mam gdzie? W samochodzie, ale tu jest ta. Ciekawe, czy da radę ta.
szkopska rejestracja oryginalna pod spodem. Szkopska czy nie szkopska? Zresztą nie interesuje mnie to. Dobra, to poszło, to poszło. Tu jeszcze, to jest chyba robione już homemade. 13. Znając życie, z tyłu się będzie kręciła. Dobra, musimy to ciąć, bo to będzie za długie. Czyli czas na bak. Ciężko dostać się. Tu jest, od tej strony na szczęście. No dwa trzeba to zrobić. To jest nie stąd, na to wychodzi. Dobra. Nie chciałbym go zaraz załamać. Ktoś tam pisał z Państwa o baku, żeby do baku mi się nic nie dostało. Tak, będzie czyszczony, tak więc dobra, odparuję ładnie benzynkę. Będziecie mieli od razu okazję zobaczyć, jak to się zachowuje na podłodze. Dobra, tu mamy, tu mamy. Tu na górze widzę, że jest skręcony. Domyślam się, że jeszcze gdzieś siedzi, ale nie. Dołem się nic nie wyleje, bo jak? To jest odpowietrzenie baku. Jest tej zupy trochę, 2 litry wlałem, nie? Ale to by się przydało, dobra, niech se jest. Nie, to na zewnątrz, po co mi tu jakieś opary? Wspólnie, dobra, dobra, dobra. To zostawię tu, odkręcimy, ale to jest znowu dziesiąteczka. Czyli dźwignia zmiany biegów. Trudno by było, żeby się nam nie kręciło od spodu. Ale żebym przeciągnął łapę. Przegub, ole wypierniczony, żeby nie powiedzieć wypierdolony. To mam, dobra. Dobra, zrobiło się dużo lepszy dostęp się zrobił.
Czyli musimy tutaj teraz z tyłu go rozłączyć, go z tyłu musimy. Niby tylko tu. Ale dostęp do tego jest niemożliwy bez, chyba że to zejdzie nam. Zobaczcie, kolejna rzecz, która wychodzi, spawane w tym miejscu, na sztywno zrobione, czyli to wstrzeliło wcześniej komuś, zostało zaspawane tutaj. Może tu mi się uda dojść z małą grzechotką i teraz weźcie to, rozmontujcie. No jest to niemożliwe, trzeba ściągać tu. Dobrze. Poszło. Ale stamtąd będzie problem, bo tam już jest wypieprzone w środku. Jest wypieprzona, komuś się nie udało. To jest ta wypieprzona. Ta też jest wypieprzona. Czyli dwie ktoś zniszczył. Chyba trzy zniszczone są. Nie. Puściło. Tam będę próbował. Zaraz się okaże jak. Mniej gadam, nie? Jak coś robię takiego trudniejszego. To nie budowa. Prosta sprawa. Chyba pokazałem wam na prawie 1000 filmów, że to jest, że budowę da się zrobić we własnym zakresie, dom wybudować. A dzisiaj z chłopakami gadałem, że jak będziemy budowali ten dom w okonku, to wam pokażę. Pokażę wam moimi oczami, przede wszystkim moimi łapami, budowę domu, stan surowy otwarty krok po kroczku. I to będzie może nie inna, bo bardzo mocno, na pewno trochę inna, ale pokażę wam to i weźmiemy też pod uwagę wszelkie inne rozwiązania, te już sprawdzone, bo na początku robiliśmy odrobinkę inaczej. Jeżeli coś po drodze wymyśliliśmy, coś co ułatwiło robotę, robimy to w ten sposób i to mam teraz na myśli, że już wam pokażę te kruczki, które ja na własnej skórze przetestowałem. Ja ewentualne konsekwencje ich poniosłem. No i zobaczymy jak to będzie. Co mi tu na myśl przychodzi jeszcze? Ale duży ten silnik wam powiem. Wydaje się duży, naprawdę. Dobra, jeszcze jedno. Znając życie, nie pójdzie to gładko, bo to w życiu nie może być go za gładko, nie? Poszła! Zepsuta, dobrze, że, bo już się zaczęła ślizgać, ale szczeliła, poszła, znaczy się ruszyła.
stąd, zabrałem jeszcze tu. Mówiłem, logiem do góry. Zasługuje to na plus, bo są opisane, gdzie jakie są. Duży plus. Teraz trzeba byłoby dopasować całą resztę. Tu by pasował śrubokręcik. To jest 19, czyli idzie tu. Walizka leży pod tym, jakby ktoś pytał. Jakbym zapomniał, to mi możecie później podpowiedzieć. Dobra, tu mamy... Ale zaraz, zaraz, to mi... Chyba powinno to mi... Nie wiem, czy to tu jest włączone, chyba tak, ale... Czy to jeszcze nie wchodzi na jakiś wcisk? Nie wiem szczerze. To jest pewnie element już z tym połączony. To jest pewnie element, który powinien się zsunąć, ale on się nie zsunie, bo jest śruba. Czyli silnik w tamtą stronę musimy. Cały silnik w tamtą stronę, ale ja jeszcze kolektor wydechowy zdemontuję. Od razu. Generalnie to ja sobie po to mam ten sprzęt. Chciał, nie chciał, tu będziemy walczyć oczkowo. I to będzie długa walka. Wydech to już jest za mojej kariery. Ten oryginalny był taki, jaki był, ale też coś w nim było grzebane. Kolektor wydechowy był dziurawy, dlatego był kocem owinięty. Nie ko no tym kocem, bandażem, przepraszam. Dobra, tu mamy, tu mamy. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. To jest oryginalnie słod. Pamiętam, ile ja się namęczyłem, żeby to założyć, tą sprężynę. Dobra. To jest ten, który kupiłem, ale on był dosyć zdrowy jest. Zobaczymy. Będzie go trzeba rozpiąć, zdemontować, wyczyścić, pomalować i zmontować na nowe opaski. Może od razu postaram się zrobić według sztuki bandaż na niego. Chciał, nie chciał, tu będziemy walczyć oczkowo. I to będzie długa walka. Wydech to już jest za mojej kariery. Ten oryginalny był taki, jaki był, ale też coś w nim było grzebane. Kolektor wydechowy był dziurawy, dlatego był kocem owinięty. Nie ko no tym kocem, bandażem, przepraszam. Dobra, tu mamy, tu mamy. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. To jest oryginalnie słod. Pamiętam, ile ja się namęczyłem, żeby to założyć, tą sprężynę. Dobra.
To jest ten, który kupiłem, ale on był dosyć zdrowy jest. Zobaczymy. Będzie go trzeba rozpiąć, zdemontować, wyczyścić, pomalować i zmontować na nowe opaski. Może od razu postaram się zrobić według sztuki bandaż na niego. W elemencie kłada musiałem wyciąć tutaj dwie przerwy fleksem, żeby włożyć go od środka. No i zrobiłem z blachy perforowanej te dwa uchwyty, które go trzymały i to rozwiązanie zostanie. Jak będzie pomalowane, nawet chyba nie będzie widać, że to nie oryginał. Bardzo by pomogło, jakby było opisane, gdzie jakie klucze. Wiadomo, że to się człowiek dochodzi do wprawy. Nie jest ciężko, zobaczymy jak z bateryjką. Ale jeżeli wytrzyma na jedno posiedzenie, to spoko dla mnie. Śrubki na całe szczęście. Za duża grzechotka do tego. Ta pośrednia będzie idealna. Ta pośrednia jest tu. Ale do pośredniej potrzebujemy, co to było, 15. Wiecie co mam na myśli. A tu miałem zrobić porządek z tym przy okazji. Bo to jest lipa. Tu muszę zamontować blaszkę, a tu śrubka. Blaszka. Ten, zabezpieczenie. To przy okazji jak pojadę do Grenę, to sobie to kupię, ale to nie jest to. To jest od prasy hydraulicznej. To jest od pracy hydraulicznej, a od podnośnika był w podnośniku kiedyś. Bitte! Hello! Hello, meine Freund! Wiktor! Wiktor! How ja mam przejść tutaj do ciebie? Coming? Buciki ładne! Nie coming! No, jest błoto. Dziękuję bardzo. Ale pogoda, co? Ja pierdzielę, masakrati. Hello! Herr Kawa! Bitte! Później. Nie wiem, czy dobrą ci dałem, ale jedna była mocha. Moja. Sprawdźmy. Dobra, to będzie coś z tego będzie, ale oczywiście nie tak jak jest tutaj, bo jest naprężone, a musi iść za ramą. No ale zaraz, no tu też swoje waży. Dobra, spróbuję jeszcze raz bez tego, bo nawet nie spróbowałem na dobrą sprawę do góry. Całego podniosło, ale tu już nam nie trzyma. Tu już praktycznie wyskoczyło. Tu wyskoczyło, tam wyskoczyło. To nie ma obaw. Powinniśmy sobie jakoś teraz poradzić z tym, żeby wyskoczył nam tam. Tu jeszcze trzyma cholerstwo. O, wał się rozszedł, tak więc to jest w porządku. Ale mnie to martwi. Kurde, fakt, że tu nie ma... Chyba, że mu pomóc może jeszcze inaczej. Boże, mu pomóc jeszcze inaczej. To wiadomo, będę musiał uważać na graty, ale no to będzie szło z tym. Tu po co by to poszło? Bo
A ten w jakim termokurczliwym rozrusznik, widzicie? Nawet nie widziałem, nie wiedziałem wcześniej szczerze, że to tak jest schowane. Kurde, fuck. Gówniany dostęp, żeby go przełożyć. Już tu nic nie ma. Zaraz, zaraz. Tu nam trzyma jeszcze to, a to jest przy silniku. Tak. Ale to tu akurat nie mogło nam blokować. Niemniej jednak zobaczmy, co się dzieje. Dyszko. Luźny był akurat, ale no będzie przy silniku. Jest przy silniku, to możemy ściągnąć chyba. Też nam pomoże w tym wszystkim. Myślałem, że to rama, a rama jest leciutka. Myślałem, że rama będzie taka ciężka, że bez problemu wyjdzie mi tutaj ten sprzęt. No ale powinien. Muszę się napić coli, bo nie mogę skupić myśli. Miałem wam powiedzieć o Allegro, no bo przecież to było ostatnio dosyć głośno promowałem. Powiem wam, że nie zrobię więcej, wspomnijcie moje słowa, możecie mnie z tego rozliczyć, nie zrobię więcej aukcji Allegro, bo na paru filmach prosiłem o to, żeby podejść do tego rozsądnie, żeby nie licytować kilku naraz, bo zabieracie szansę innym. Tak więc parę osób się znalazło tak solidnych, że po trzy projekty wygrały i żadnego postanowiły, że jednak nie może wziąć. Bo coś tam, tak więc zabrały szansę innym osobom. Dobrze, że te inne osoby, które nie wygrały, które chciały wygrać, a przez właśnie takich, umówmy się, no nie wiem jak to nazwać, niepoważnych dla mnie osób, nie miały okazji kupić go w atrakcyjnej cenie. Te osoby się do mnie odezwały, część z tych osób, bo nie wszyscy oczywiście, bo cztery osoby uniemożliwiły zakup prawie 13 projektów innym osobom. Na dobrą sprawę, tak to się skończyło, tak więc nie zrobię tego więcej. A te osoby, które przez właśnie inne osoby nie mogły nabyć tego projektu, proszę o kontakt. Z całą pewnością ten kontakt się wam opłaci. A tamte osoby, ja po prostu uczciwie mówię, wrzucam w Allegro na czarną listę i zapamiętam sobie te osoby, po prostu. Żeby były jakieś zasady w tym wszystkim, no bo nie bez powodu to było mówione, a nie uszanowały tego te osoby. O, widzicie, to starczyło mu delikatnie pomóc. Tu jest odpowietrzenie, ale czego? Tylnej tej, dobra. Tu jest odpowietrzenie tutaj tyłu. Dobra. Dobra, jest git. Romek, gdzie jesteś, Romek? Romek. Od razu trzeba znaleźć ją, tą niebieską gumkę. To jest ważna gumka.
Jest. Dobra. Teraz byśmy byli w domu. Teraz kwestia, gdzie jest ten drugi uchwyt. Tu mamy całą wiąchę, to możemy wyjechać. Do awatara trzeba zrobić zdjęcie fajne, bo to będzie zajebisty widok. Masakryczny wręcz bym powiedział. Przepchałem go trochę na przód, bo tył jest teraz sporo cięższy, żeby mi nie poleciał w najmniej odpowiednim momencie. Bo jakby to wyglądało? Znaczy wyglądać to tam niech się wygląda, ale no to byłoby... Co to? Dobrze, że tu celowych nie ma żadnych. O właśnie, klucze celowe muszę koniecznie kupić. Nie chcę iść. O, to jest chyba... Chyba to nie mogło iść. Nie widziałem takiego zabezpieczenia jeszcze. Ale nie, to jest plastik, to jak nie mogło iść, co ja pierdzielę. Nie. Nie ma buta wystarczającego. No tu nie jest na ten dobra. Tu jest zerwane to, co wam mówiłem wczoraj o tym. To nie wiem, będę musiał zrobić. Czyli to będę musiał wziąć, jak już wyciągnę to, to będę musiał wziąć, żeby dopasować tutaj te miejscowy, tak? Nie mówicie, że tu rama pękła, tak, poprzek też nie. Dobra, tak więc na razie mogę to rozkręcić. O kurczątko, nie wiem, czy to nie przekoszone jest czasem. Na fabrycznych spawach szczeliło. Wiecie co, dobrze, że ja miałem. Dobrze, że ja miałem nim wypadek. Ewidentnie dobrze. To na pewno dobrze, że ja nim miałem wypadek taki, a nie inny. Śruba zgięta już widać. Chyba. Albo złudzenie, zaraz zobaczymy.
Założyłem rękawiczki, no bo już moje ręce wyglądają. Złudzenie. Co, wolny? Wolny, nie, jeszcze tu. Wiecie co, zakręciłem zamiast odkręcić i zobaczcie co się stało. Śruba strzeliła. Bardzo dobrze, że nie miałem wypadek. Ciekawy jestem, w jakim to jest stanie. Jutro nie będę miał tyle czasu co dziś, tak więc dzisiaj korzystam. Czternastka, piętnastka. A ja potrzebuję, co ja potrzebuję? Dychę na dużo. Nie wskoczyło dobrze, blać. Na kulkę. O, teraz tak. Tu jeszcze jest demontowalna. Zobaczcie obydwie strony. Ja pierdzielę. Dobrze. Bardzo dobrze. Że był wypadek. Znowu się powtórza. Bo prędzej czy później by mnie nie było. No. Wejdź, wejdź. Przypomina ci to coś? Według mnie wszystko co się dało zdemontować, zdemontowane. Ogarnę i jadę na myjkę. Fajrant na dziś. Lecę wyrzucić, umyć, załadować i dzwonić. Będę jutro musiał tylko wziąć jeszcze reduktor, dyfer z tyłu. Bateryjki zostają, bo tu jest ciepło, są naładowane, rano je zabieram stąd i tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl